Cześć, dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie. Pewnie chcecie usłyszeć najnowsze informacje o Among Us. Już śpieszę z wyjaśnieniem mapy dostaniemy nową mapę Airship 31 marzec. To już oficjalnie na Twitterze Among Us. Oficjalnym Twitterze Among Us jest post na ten temat i nawet ich nazwa na Twitterze się zmieniła. Jak widzicie, The Airship Merge 31, czyli 31 marca, będziemy mieli nową mapę, w której skład chodzą nowe taski, nowe pomieszczenia, gdzie zaczynamy. Preliminary account system więc tu jest taki początkowy system naszych kont. I więcej, o wiele więcej rzeczy. Bardzo słuchajcie, fajna informacja. Dodatkowo też nowe wyglądy, nakrycia głowy i tak dalej też wychodzą. Zaraz Wam je pokażę, ale, ale to jest, słuchajcie, bardzo fajna informacja i przede wszystkim. Chodzi mi o ten Preliminary Account System. To jest bardzo fajna informacja, więc początkowy taki system kont w Among Us. Bardzo się cieszę, że coś takiego w końcu będzie, bo system społecznościowy w tej grze aż. Prosiło się od początku, żeby taki system był. Naprawdę, bardzo się prosiło razem z wbudowanym głosowym czatem, e, ponieważ no, to by ułatwiło znacznie rozgrywkę i rozprzestrzeniłoby tę grę. Jeszcze więcej osób by w nią grało na pewno, e, więc to jest super. Przejdźmy sobie, zobaczmy cię. Tutaj mamy jedno, e, jedno z nowych wyglądów. Angry, czyli A-Brows, czyli widzicie te nasze... Takie w postaci e, złej, czyli jak ktoś się zmroczy, to wiadomo, nie? Spoko, spoko nawet ten wygląd wygląda, i tu mamy jeszcze unicorn. Tak wygląda, słuchajcie, <grym> spoko, no, ale tych nowych wyglądów będzie o wiele więcej, o czym już kiedyś Wam pisał, mówiłem w poprzednim filmikach. E, no, i dajcie znać, czy czekacie na tę nową mapę? Pewnie tak, ale napiszcie w komentarzu. Tyle z mojej strony. Do zobaczenia.